Dzień dobry, z tej strony Mariusz. Witam Was w tą piękną, słoneczną niedzielę. Kolejny dzień zamknięcia. No, mój serek wielkanocny wstępnie się już obsuszył. Teraz jeszcze zostawimy go przez parę dni, żeby się dosuszał, a w międzyczasie uruchomię produkcję drugiej porcji. A i będę miał troszkę więcej jeszcze takich zabaw produkcyjnych w domu, bo zamówiłem sprzęt do wyrobu domowych kiełbas. Więc stay tuned. Postanowiłem zrobić krótki spacerek, troszkę przewietrzyć głowę, złapać tlenu. I powiem Wam o pewnej rzeczy, bo tak patrzę na te wszystkie statystyki, na to, że tak naprawdę głównie umierają w trakcie tej epidemii ludzie powyżej 60 roku życia, czyli co, emeryci. Postanowiłem policzyć, jaki to ma wpływ na finanse państwa na przykład. No i policzyłem sobie 15 tysięcy zmarłych we Włoszech. Niech każdy mniej więcej, nie wiem, kosztuje miesięcznie państwo około 1000 euro. No myślę, że to jest dużo, dużo większa kwota. Razy 12 miesięcy. No to już w tej chwili takie Włochy mają 180 milionów euro oszczędności. A dlaczego o tym mówię? Bo przyglądałem się wykresom giełdowym i oczywiście w pierwszej fazie paniki bardzo mocno te giełdy tąpnęły w dół, ale teraz od kurczę tygodni, dni, albo nawet tygodni idą w górę. No i zastanawiałem się, co może być tego przyczyną. Tak, na pewno może być przyczyną dodrukowywanie kasy, no i rosnąca inflacja, która powiedzmy przezwycięża, właściwie przeskakuje ten kryzys, tą recesję. A z drugiej strony być może to są właśnie te oszczędności, o których się nie mówi. To są tematem takim politycznie nieodpowiednim. No i tak, z drugiej strony mówi się o tym, że będzie rosło, czy rośnie już bezrobocie, bo sporo osób zostało zwolnionych albo będzie zwolnionych w najbliższych miesiącach. Ale z drugiej strony te branże, które najwięcej kasy przynoszą, no to prężnie się rozwijają, tak? Branże oparte na danych, na internecie, tak? Myślę, że sprzedaż internetowa to po prostu szybuje w górę, usługi kurierskie szybują w górę, także jest bardzo, bardzo dobrze. Chociażby przykładem tutaj może być sklep Frisco, gdzie wczoraj kolega sprawdzał, no to najbliższy wolny termin na dostawę to jest druga połowa maja. Firmy muszą przechodzić też w błyskawicznym tempie takie transformacje cyfrowe, dostosowywanie się do pracy zdalnej, która
daje szereg różnych oszczędności takim firmom. Więc no, tu będą oszczędności. No, nie mówiąc już o tym, że no, wróżę złote czasy dla branży IT, która będzie musiała dostosować pozostałe, niegotowe jeszcze firmy, organizacje do tego, żeby pracować zdalnie i żeby no, te systemy odpowiednio dopasowywały się do takiej pracy zdalnej. Plus oczywiście automatyzmy i sztuczna inteligencja, która ma spowodować dalsze oszczędności i szybszą pracę i szybsze zarabianie kasy. Oczywiście bardzo dobrze ma się też branża odzieżowa, szczególnie, a może szczególnie ta jej część, która odpowiada za produkcję dresów. Dzisiaj pod sklepem jest znacznie lepiej. Kilka osób tylko czeka, więc podejrzewam, że to jest kilkanaście minut. Ale pewnie nie wszyscy pamiętają, że dzisiaj niedziela handlowa. No, wyszedł mi trochę taki ciężki i przygnębiający temat, więc na tym na razie skończę, a dalszą część dnia być może zrobię w formie kolejnego odcinka i będzie lżejsza.